Biblia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Genezis, pierwsza księga Mojżeszowa. Jakub błogosławi Efraimowi i Manasesowi. Po tych wydarzeniach doniesiono Józefowi: ojciec twój zachorował. Wtedy wziął on z sobą dwóch swoich synów, Manasesa i Efraima. A gdy doniesiono Jakubowi: oto syn twój Józef przybył do ciebie, zebrał Izrael siły i usiadł na łóżku. I rzekł Jakub do Józefa: Bóg Wszechmogący ukazał mi się w luz w ziemi kananejskiej, błogosławił mi i rzekł do mnie: oto ja rozpłodzę i rozmnożę cię i uczynię cię zgromadzeniem ludów i dam tę ziemię na wieczną własność potomstwu twemu po tobie. Dlatego teraz do mnie należą obaj synowie twoi, którzy urodzili ci się w ziemi egipskiej, zanim przybyłem do ciebie do Egiptu. Efraim i Manases będą moimi jak Ruben i Symeon. Ale potomstwo twoje, które po nich spłodzisz, będzie należało do ciebie. Będą nazywani imieniem braci swoich w swoim dziedzictwie. Gdy wracałem z Paddanu, umarła mi w drodze Rachela z ziemi kananejskiej, gdy jeszcze był kawałek drogi do Efraty, i pochowałem ją tam przy drodze do Efraty, to jest do Betlejemu. A gdy Izrael zobaczył synów Józefa, rzekł: kimże oni są? Na to odpowiedział Józef ojcu swemu: to moi synowie, których dał mi tu Bóg. A on rzekł: przyprowadź ich do mnie, abym im błogosławił. Oczy bowiem Izraela były tak osłabione wskutek starości, że nie dowidział. A gdy ich przyprowadził do niego, pocałował i uściskał ich. Potem rzekł Izrael do Józefa: nie spodziewałem się, że będę oglądał oblicze twoje, a oto Bóg pozwolił mi oglądać nawet potomstwo twoje. A Józef odsunął ich od jego kolan i pokłonił się przed nim aż do ziemi. Potem wziął Józef obydwu i przyprowadził ich do niego. Efraima prawą ręką po lewej stronie Izraela, a Manasesa lewą ręką po prawej stronie Izraela. Wtedy wyciągnął Izrael swoją prawą rękę i położył ją na głowie Efraima, chociaż on był młodszy, a swoją lewą rękę położył na głowie Manasesa. Skrzyżował swe ręce, bo Manases był pierworodny, i błogosławił Józefowi, mówiąc: Bóg, z którym ojcowie moi Abraham i Izaak trwali w społeczności, Bóg, który prowadził mnie jak pasterz od początku życia aż po dzień dzisiejszy, anioł, który wybawił mnie od wszelkiego zła, niech błogosławi tym chłopcom i niech trwa wśród nich imię moje i imię ojców moich, Abrahama i Izaaka, i niech się zaroi od nich ziemia. A gdy Józef zobaczył, że ojciec jego położył swą prawą rękę na głowie Efraima, a to mu się nie podobało, ujął rękę ojca swego, aby ją przełożył z głowy Efraima na głowę Manasesa. I rzekł Józef do ojca swego: nie tak, ojcze mój, gdyż ten jest pierworodny, na jego głowę połóż prawicę swoją. Ale ojciec jego wzbraniał się i rzekł: wiem, synu mój, wiem. Także on stanie się ludem i on będzie wielki, lecz młodszy brat jego będzie większy od niego, a z potomstwa jego wyjdzie mnóstwo ludów. Błogosławił im więc w owym dniu tymi słowy: kto w Izraelu będzie błogosławił, niech mówi: niech Bóg uczyni cię takim jak Efraim i Manases. Tak wyróżnił Efraima przed Manasesem. Potem rzekł Izrael do Józefa: oto ja umieram, lecz Bóg będzie z wami i pozwoli wam wrócić do ziemi ojców waszych. Ja zaś daję ci o jedno zbocze górskie więcej niż braciom twoim. Odebrałem je z rąk
z rąk Amorejczyków mieczem i łukiem swoim.